pod powierzchnią. Strefa dobrej muzyki. Zaprasza Andrzej Bajgus. I zapraszam w drugiej godzinie naszego spotkania pod powierzchnią z artystką, która ukrywa się za pseudonimem Moni Love. Witam cię serdecznie. Kłaniam się pięknie, bardzo dziękuję za zaproszenie, miło mi, że mogłam się z wami spotkać. Dlaczego funkcjonujesz przede wszystkim jako Moni Love w tym przypadku bardziej niż z imienia i z nazwiska? Nawiązując do tytułu twojej audycji, Moni Love pod powierzchnią znajdowała się mniej więcej ładnych 20 parę lat. Gdyż decyzja zajęcia się muzyką, jakby zwerbalizowania pewnych rzeczy, pewnych emocji, które we mnie siedzą, dojrzewała we mnie bardzo długo, myślę, zdecydowanie za długo. Niemniej jednak od 2 lat realizuję projekt muzyczny, który bardzo kocham i myślę, że ta ksywa, którą nadano mi też bardzo, bardzo wiele lat temu, w pewnym sensie wyraża tą emocjonalną stronę, a myślę, że emocjonalność w tym projekcie jest rzeczą najistotniejszą, więc generalnie Moni Love jest to jeden człon tego, czym się zajmuję. Cała nazwa brzmi Moni Love Music i to wyraża już, myślę, wszystko i nie potrzeba żadnych dodatkowych pytań. To dobry sposób wyrażania emocji poprzez muzykę? Lepszy niż... Nie znam lepszego. Tym bardziej, że... Powiedz mi wprost po prostu w rozmowie. Znaczy ja ci powiem tak, ja generalnie z natury należę do osób, które pasjonują się relacjami międzyludzkimi i w związku z tym, że eksploruję ten temat też już jakiś czas, doszłam do wniosku, że rzeczywiście komunikacja werbalna między ludźmi jest to rzecz dość trudna. Natomiast muzyka i teksty piosenek pozwalają wyrażać się w sposób, myślę, dla mnie taki najtrafniejszy, najbardziej precyzyjny i najszczerszy chyba. Natomiast jaki będzie odzew ze strony słuchaczy, to zobaczymy, tak? No to sprawdźmy, jak te emocje ukazujesz w swoich piosenkach. Jaki to będzie utwór na początek? Ja myślę, że teraz jak właśnie zastanawiając się, co ma zabrzmieć, pomyślałam sobie, że włączymy piosenkę antyradiową, która nazywa się Brak mi słów po prostu. I to będzie... A czekajcie, bo myśmy ustalili co innego. Ustaliliśmy, że teraz będzie kawałek, przepraszam na emocje, numer 3, czyli Moni Love Music, tak? W nawiązaniu do naszej rozmowy, mili słuchacze. Antyradiowa piosenka jeszcze będzie. Antyradiowa musi być, koniecznie. A w tej chwili Moni Love Music, piosenka jedna z 12, które ukażą się już po nowym roku na płycie pod tym właśnie tytułem. Zapraszam do odsłuchania. Mam gdzieś dla tych, co mają talent, wieczna chwała i cześć. Wielkie dzięki za dźwięki, które dają mi moc. Moni Love, melomanka, każdy dzień, każdą noc. Ja odbiorca muzyki dzisiaj dziękuję wam wszystkim tym, którzy smudzą się tak mocno. Ja mam ze swoje to, co ma róża bles, kochaj ta stan. Ja mam, więc mi graj, błaj, głosiki dwa. Ja, czy ktoś mi więcej da, takie rodziny nie ma, rusza se hal, ja. Kocham to, nas ma, tak o moc.
Dziś pod powierzchnię w Polskim Radiu Białystok zeszła Moni Love, która... Ja właśnie weszłam ponad powierzchnię dzięki audycji pod powierzchnią. I swoje emocje, i swoje różne przemyślenia dzisiaj tutaj będziemy wydobywać na powierzchnię. Twoje emocje i przemyślenia na temat dancehallu i reggae, co odnajdujesz w tych gatunkach? Znaczy ja muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o dancehall i reggae, to myślę, że to nie jest kwestia przemyśleń ani jakiejś głębszej rozkminy na ten temat. Myślę, że są to gatunki, które po prostu albo w tobie drzemią, w tobie są, albo nie. W tobie są. Kurczę, strasznie są. Są strasznie i powiem ci, że piękną rzeczą jest to, że bardzo wiele osób znam Słowian z Polski, jakby nie mających nic wspólnego ani z Afryką, ani z Jamajką, ani jakby, no kulturowo jesteśmy wyrwani z kontekstu zupełnie, ale znam mnóstwo ludzi tutaj w naszej szerokości geograficznej, którzy pięknie reprezentują te style i nie mam najmniejszych wątpliwości, że to naprawdę nie jest kwestia jakby rozkładania tego na czynniki pierwsze, tylko po prostu wsłuchania się gdzieś tam, nie wiem, w bicie serca. No właśnie, co wspólnego byłoby pomiędzy tymi jamańskimi rytmami, a tymi podlaskimi, polskimi i tak dalej? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale ja chciałam ci powiedzieć tutaj, przytoczyć bardzo zabawną historię, a mianowicie kiedyś z jednym ze swoich przyjaciół rozmawiałam na ten temat właśnie, skąd się w człowieku bierze reggae, tak? W momencie, kiedy nie ma nic wspólnego z miejscem, które jest kolebką tego gatunku. I doszłam do wniosku, że w związku z tym, że jako mało dziecko miałam to ogromne szczęście jeść banany, tak? Bo mój tata pracował za granicą. A nie każdy miał to szczęście. Nie każdy miał to szczęście. Ja w każdym razie moja mama się śmiała, że urodziłam małpkę, nie dziewczynkę, bo ja po prostu te banany mogłam jeść bez przerwy i w kosmicznych ilościach, więc doszliśmy oczywiście żartując do wniosku, że ja po prostu z tymi bananami, rozumiesz, przechwyciłam wielką miłość. Poprzez banany do reggae. No, tak. Także jeżeli ktoś miałby ochotę, nie wiem, pokochać reggae, a nie bardzo mu wchodzi, to po prostu zapraszam do sklepu, gdzie jest akurat najlepsza cena za kilogram i można spróbować swojego szczęścia. O, taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Bardzo dobra płaszczyzna polsko-jamańska. W takim razie, czy ta płaszczyzna też się odnajdzie w kolejnym utworze? W kolejnym utworze może nie, dlatego że tutaj myślę lokalnie, szczególnie jeśli chodzi o Białystok, myślę, że to jest miasto zdecydowanie bardziej hip-hopowe niż dancehall-regowe. Dużo więcej dzieje się projektów. Chociaż dzisiaj w klubie Metro zawsze dużo ludzi reggae lubiących się pojawia. Co środę. Tak, natomiast mało rzeczy fajnych wypływa. Natomiast jeśli chodzi o środy w Metrze, to ja serdecznie i gorąco polecam, żeby dzisiaj zaraz po audycji wszyscy ludzie, którzy mają odrobinę energii i czasu i ochotę, udali się w tamtym kierunku, gdyż gra tam imprezy jakby współautor mojej płyty, tak, autor wszystkich bitów. Jestem bardzo za nim. Krzysiu, bardzo cię wspieram, pozdrawiam i serdecznie dziękuję za fantastyczną współpracę. Mówię oczywiście o Criso, tak? Criso gra w fantastycznej imprezy. Kto chodzi do metra, ten wie. Tak, fantastyczne imprezy dancehallowo-reggowe, chociaż generalnie wywodzi się też w zasadzie z kultury hip-hopowej, tak? I rzeczywiście dzisiaj bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że artyści jakby utożsamiający się w 100% z hip-hopem odchylają lekko lub mniej lekko głowę w kierunku reggae i dancehallu i rzeczywiście ta muzyka przeżywa jakiś taki ogromny renesans, wydaje mi się, w Polsce w tej chwili, co wydaje mi się jest tylko in plus. Wielu moich znajomych takich jakby bardzo związanych z kulturą roots reggae, czyli tych takich mniej dancehallowych, mniej popularnych, troszeczkę narzeka na ten stan rzeczy, że tak to wygląda. Ja niemniej jednak z tego powodu bardzo się cieszę, bo to są rzeczy, które kocham, więc im więcej ich w mediach, tym lepiej dla mnie. No tak, wolę tego słuchać niż rzeczy, które gdzieś tam wykraczają poza moją poczucie estetyki. I rozumiem, że w związku z tym zaraz pewnie po wydaniu płyty można się spodziewać waszego występu w klubie Metro. A występ w klubie Metro już pierwszy był. Był, miał on miejsce... Jako Moni Love. Tak. Jako Moni Love. W ogóle wydarzyła się też, a propos koncertu, wydarzyła się piękna historia w moim życiu, a mianowicie spotkałam na swojej drodze dwie fenomenalne dziewczyny, Asię Zubrycką i Magdę... Która gościła tutaj kilka tygodni. Tak, i Magdę Wimble-Gorbacz. I to też tak sobie żartujemy, że bardzo żałuję, że nie miałam tyle szczęścia w miłości, co z nimi, prawda? Bo rzeczywiście trafiły i w moje serce, i w mój gust w 100%. Stanowimy w tej chwili bardzo fajną, prężną ekipę właśnie z Krzysiem, który puszcza bity, tak?
gra, jest jakby sound systemem jesteśmy. Dziewczynki pięknie śpiewają, chórki, Moni Love daje się wszystko, także mam nadzieję, że ten pierwszy koncert na pewno, znaczy no mam nadzieję, wiem, że nie jest ostatnim, tak? A odbył się z okazji urodzin Jagi, Emilki Jagusi, która jest w tej chwili w łóżku i jest chora i serdecznie ją pozdrawiam. No i właśnie z tej okazji odbył się ten koncert. No i podejrzewam, że będzie kolejny, bo z reguły po wydaniu będzie płyty koncert się pojawia. Ale też paradoksalnie powiem ci, że dużo więcej zaproszeń do grania koncertów mamy na południu niż tutaj lokalnie, co mam nadzieję się zmieni, bo jesteśmy stąd i jakby wspieramy wszystko, co tutaj się dzieje. Także no czekamy, myślę, że spokojnie. No. Płyta ukazuje się po nowym roku, w związku z powyższym myślę, że jest jakby czas na to, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy, które będą tu ogarnięci. My w Radiu Białystok, szczególnie pod powierzchnią, będziemy z pewnością tę muzykę grać, tak jak teraz. Super. A ja teraz chciałabym zaprosić was do odsłuchania właśnie piosenki takiej, no myślę, że zdecydowanie bardziej z klimatu hip-hopowego niż reggae dance-hallowego. Jest to featuring, który nagrałam dla bardzo fajnego składu z Lublina. Po sąsiedzku, bardzo sympatyczni chłopcy też w tej chwili promują swoją płytę, więc Moni Love przekazuje w waszą stronę wielkiego big upa i puszcza kawałeczek, który nagraliśmy wspólnie. Opisać te emocje, wspomnę, pamiętam dobrze, przepiękną namiętną noc, wiesz, gdy ty koło mnie poruszała swobodnie, ciałem polotnie, pamiętasz te melodie, trafiała na dusza, w powietrzu pokusa, wiesz, nie znam się na fusach, lecz wywróżyłem cuda, poruszałem się drogą, wspólnie razem z tobą, rodzę się na nowo, jesteśmy w powietrze, skrętnie bezszelestnie, zagłuszam sobie zbędne refleksje, bo nie chcę wczuwać się rozczula, chodzę z nią na inny pułap, rozpieramy z tego duma, realizujemy rytuał, w którym ona chciała cuda. Żeby opisać moc emocje, znów pragnie słów, by przepraszać, to nie jest proste. Skarbie tobie, oddałem serce, muzyce, głowę. Dlatego zdarza się, że głupio robię, jak to człowiek ma w zwyczaju. Chciałbym ci przychylić raju, choć zdaję sobie sprawę, że daleko jest do ideału. Pomału się staram, byś dobrze zrozumiała. Burzliwa przeszłość nie wtleni, czy się dzisiejszy dzień. I budowana przyszłość, zrobię wszystko, by nam wyszło. Cóż dla mnie najpiękniejsze, pierwszego dnia, gdy blisko, tak iskrzą szybko trafiło, nieprawdopodobną siłą przewrotną połączyło, już nie było już 5 lat. Patrz jak chwilą tak myląc owy raz ustabilizować szlak, dać 100% miłość, by znów pełny jest smak, jak nektar bogów poczuć w sobie, rozpalić jak ogień w nas. Tak to jest, właśnie tak to jest. Intymności tak musicie. Liczy się blisko serc, dobrze wiesz czego chcesz, to ta pięć, wiesz. I wybiegać przyszłość, jestem z tobą, więc masz ode mnie wszystko. Ja w emocje ubrana, kocham budzić się z rana, nie sama zaspana, stęskniona dłoń szuka cię. Tak i cienie, na nic w świecie cię nie zamienię. Gdy brakuje słów, to mi w oczy spójrz, jedność ja i ty, nie zapomnę tych emocji. Brak mi słów, by opisać te emocje.